Moja prezentacja będzie o wybrzeżach skalistych, dokładniej o tym, jak szybko cofają się klify morskie. Wybrzeża skaliste charakteryzują się obecnością klifów i platform abrazyjnych. Klify to są te ściany skalne, mogą być pionowe, mogą być łagodne, a platformy to są takie półki skalne u podstawy klifu w strefie pływowej. Wyróżnia się trzy takie główne rodzaje wybrzeży skalistych. Pierwsze są takie, gdzie te platformy łagodnie opadają i nie widać ich końca w tej strefie brzegowej. Drugi rodzaj jest taki, gdzie platformy kończą się takim stopniem. A trzeci rodzaj jest taki, gdzie w ogóle nie ma platform, po prostu klif schodzi pionowo albo prawie pionowo poniżej powierzchni wody. No i kilka przykładów, żeby zobrazować, jakie są inne różne formy na tych wybrzeżach skalistych. Na przykład tutaj wybrzeże brytyjskie, północno-wschodnia Anglia. Widzimy klif w oddali, na pierwszym planie właśnie ta platforma abrazyjna. No i jest ona w czasie odpływu, jest ona odsłonięta, w czasie przypływu jest pokryta wodą i właśnie charakteryzuje się typową roślinnością i zwierzętami tej strefy międzypływowej. Czasami, kiedy wybrzeże zbudowane jest z warstw skalnych, czasami w obrębie tej platformy, kiedy odsłonięte są różne poziomy skalne, może być tak, że bloki odrywają się z warstw położonych wyżej i po prostu ta platforma rozwija się w taki sposób, jakby takie schodki są erodowane w stronę klifu. Tutaj jest fajny przykład takich jaskiń, łuków i ostańców na wybrzeżu Portugalii. To wszystko kiedyś było klifem. No ale z jakiegoś powodu, dlatego że niektóre skały były twardsze, inne mniej odporne, doszło do takiej selektywnej erozji, czyli tam, gdzie skały były twardsze, odporniejsze, czyli na przykład mniej spękane, te fragmenty pozostały, podczas gdy reszta została zerodowana. No ale tak jakby przyszłością każdego łuku jest stanie się ostańcem, a ostańca w końcu też upadek. Tutaj z kolei mamy rampę. Tu po lewej stronie na górnej, nie, na środkowej rycinie widać, że ta część platformy najbliższa do klifu jest mocniej nachylona. To jest tak zwana rampa. Po prostu no, tam jeszcze fale nie miały zbyt dużo czasu, żeby erodować tą powierzchnię, ją wypłaszczyć, więc często tylna część platformy jest bardziej nachylona. Też widzimy taką wnękę, niszę w klifie. Właśnie tam bezpośrednio uderzają fale. Wyżej, no bardzo, w czasie bardzo rzadkich epizodów fale mogą uderzać w klif powyżej tej niszy. I też ta rampa jest w strefie międzypływowej, dlatego tam są takie zielone glony. No i tutaj jest przedstawienie, gdzie na świecie znajdują się klify. Niektórzy mówią, że 60% wybrzeży światowych ma klify, inni mówią, że 80%. Tutaj w tych badaniach użyto przeglądu literaturowego zdjęć nalotów, oraz modelowania GIS-owego i wyliczono tak zwane prawdopodobieństwo występowania klifów i wyszło, że powyżej połowy wybrzeży na świecie ma klify. No i kilka przykładów, żebyśmy zobaczyli, jak wyglądają różne klify. Tutaj mamy znowuż północno-wschodnią Anglię, skały osadowe, tak zwane, to się nazywa kanapka sedymentacyjna, różne warstwy skał osadowych, piaskowce, naprzemiennie poukładane, niektóre są twardsze, inne mniej odporne. Widzimy stożki osypiskowe z jakiejś erozji w górnych partiach klifu, no i platformę
abrazyjną. Tutaj na niej są głazy. One są i z tych granic pomiędzy warstwami skalnymi na samej platformie i też z obrywów skalnych na klifie. No to tutaj mamy bardzo twarde klify Moherów w południowo-zachodniej Irlandii. Tutaj widzimy, że ta platforma w niektórych miejscach w ogóle jej nie ma, w niektórych miejscach jest bardzo krótka i właśnie czym twardsze skały, tym właściwie krótsza, wyżej położona i bardziej stroma platforma generalnie. Następny slajd. Tutaj klify w Lagos w Portugalii. Widać bardzo fajną tą niszę z podmywania fal i też to są piaskowce i właśnie też ta plaża, która tutaj jest taka no, porządna, ona pochodzi z erozji tych klifów, bo ten materiał, który zostanie zerodowany z klifów, on potem jest rozdrobniony i właśnie tworzy plażę. Więc możemy sobie pomyśleć o tych miejscach, gdzie klify są właściwie zabezpieczane albo są budowane właśnie ściany betonowe albo jakieś siatki są zakładane, żeby ograniczyć erozję, bo na przykład za klifem są jakieś są domy albo drogi albo koleje, no ale wtedy zaczyna być coraz mniej piasku na plaży i ten piasek trzeba dostarczać skądinąd, więc tak jakby ingerencja w ten naturalny system kończy się tym, że coraz więcej tak naprawdę musimy robić. Następny slajd. No i tutaj też piaskowce, to jest San Diego, zachodnie wybrzeże. Widzimy też budynki bardzo blisko klifu, więc w przyszłości będzie trzeba ewakuować te budynki albo umocnić klif. Kolejny slajd. Tutaj mamy znowuż zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, to jest klif Centerville. I te klify są bardzo miękkie, zbudowane z kohezywnego materiału i po prostu cały ten klif, cały czas coś tam się dzieje, dochodzi do obrywów, obsypywania i cały czas ten klif eroduje. Następny slajd. No i oczywiście w Polsce też mamy klify, to są klify zbudowane z osadów polodowcowych. No one są mało odporne generalnie, a na przykład to, że roślinność tam jest, pomaga, bo roślinność chroni teren. Następny slajd. Również klify polodowcowe w Niemczech to inny przykład, też bardzo mało odporne na sztormy. I dalej. No i niestety muszę zmartwić Dagmarę. To jest mój jedyny slajd arktyczny. Oczywiście w okolicach Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie też mamy klify. Tam są skały metamorficzne, paragnejsy, marmury. Klify są dosyć niskie, mają kilka metrów. No i tu widzimy na odpływie, na niskiej wodzie, że odsłaniają się takie skałki, szkiery w tej strefie pływowej. Dalej. No i w końcu w okolicach Polskiej Stacji Antarktycznej oczywiście też mamy klify, bo klify są wszechobecne. I w tych, warto powiedzieć, że w tych strefach polarnych bardzo ważne w erozji klifów jest wietrzenie mrozowe. Te skały zamarzają, odmarzają, woda jak zmienia stan z ciekłego na stały, na lód i z powrotem to zmienia swoją objętość. Te skały coraz bardziej się polozowują i ten materiał na zewnątrz skały jest mocno zwietrzały, więc wtedy fale tylko muszą zabrać ten już i tak zerodowany, zwietrzały materiał. Następny slajd. Tak, no to tutaj na górze mamy kraje, no i Antarktykę, które mają jakiekolwiek klify morskie, więc widać, że zaledwie jest kilka krajów Północnej Ameryce Południowej, w Afryce i chyba tam okolice Holandii, Belgii, które nie mają żadnych klifów. No a poza tym no, klify są wszechobecne. A na dole mamy badania klifów. To jest stan na rok 2016, studium literaturowe z artykułów, raportów, które są no, dostępne powiedzmy online.
po angielsku, francusku i hiszpańsku, zrobione właśnie przez grupę z Tuluzy, więc widać, jak mało tych badań w ogóle było przeprowadzonych. To są badania tempa cofania klifów. Najwięcej było ich w Wielkiej Brytanii, potem Francja, Portugalia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, no i kilka innych lokalizacji. Ale generalnie to, co wiemy o klifach, pochodzi z bardzo małej ilości badań, więc wciąż o klifach wiemy bardzo mało w porównaniu na przykład z wybrzeżami piaszczystymi. No i jest kilka powodów takiej sytuacji. Po pierwsze, jeszcze w XX wieku nie było za bardzo metod, które pozwalałyby na pomiary erozji wybrzeży w wystarczający sposób. Na przykład użycie map, no, wiązało się, mapy były mało dokładne w porównaniu z tym, jakie było to tempo erozji. Oprócz tego te wybrzeża skaliste są środowiskami mało dostępnymi. Czasami po prostu trudno jest zejść poniżej klifu, nie ma platformy, albo jest wąska, albo dostęp do niej jest ciężki, więc po prostu ciężko jest badać te klify. No i trzecia sprawa jest taka, że to są dosyć trudne, skomplikowane naukowo obszary, ponieważ kiedy mamy sztorm, od razu mamy odpowiedź plaży, tak? Dochodzi do erozji, materiał, piasek zostaje przesunięty, na przykład wyższe partie plaży, albo wymyty, albo właśnie przemieszcza się wzdłuż plaży. W przypadku wybrzeży skalistych nie ma takiej sytuacji. Może być sztorm, w czasie którego nic się nie stanie, a potem może dojść do erozji w czasie, kiedy jest słońce, fale nie uderzają o klif. Więc te odpowiedzi na czynniki powodujące erozję są, no, nie są bezpośrednie i też są opóźnione. Więc jest to, no, cięższe środowisko do badania. Następny slajd. Więc tak, jak w ogóle dochodzi do erozji? Z jednej strony mamy siłę fal. To przetłumaczyłam na napierającą siłę fal z angielskiego assailing force of waves. I to ona zależy po pierwsze od tego, jaka jest energia fal na otwartym morzu, no bo fale się charakteryzują pewną wielkością, wysokością, długością. Oprócz tego zależy to od batymetrii przybrzeżnej, czyli ukształtowania dna morskiego. Fale wchodzą w interakcję z dnem morskim i kierują się w określone miejsca, też zostają, łamią się wcześniej, dalej od brzegu albo bliżej od brzegu, i to jest też zależne od właśnie ukształtowania dna. No i oprócz tego jest poziom wody, który zależy po prostu od poziomu morza plus od wpływów i od ciśnienia atmosferycznego, i to dyktuje właściwie też wysokość, na której te procesy związane z falowaniem mają miejsce. Następny slajd. Z drugiej strony mamy odporność skał na niszczenie, i to zależy od typu skał, litologii, czyli bazalt, granit, piaskowiec, wapień, kreda, osady postglacjalne. To zależy też od struktury skał, i to jest struktura taka wielkoskalowa, na przykład uskoki, średnioskalowa, na przykład te warstwy skalne, no i taka mniejsza, na przykład siatka spękań, gęstość siatki spękań, i to różne właściwości tych spękań. No i oprócz tego mamy działalność organizmów, czyli bioakcje, to może być ochrona skał, czyli bioprotekcja, albo dodatkowa erozja, czyli bioerozja. Następny slajd. I jeśli ta siła fal jest większa niż odporność skał, dochodzi do erozji, a jeśli odporność skał jest większa, nie ma erozji. Oczywiście jak z biegiem czasu skały ulegają wietrzeniu, i to zmniejsza odporność, no i oczywiście te czynniki związane z wodą, one też są dynamiczne, zmniejszają się w czasie. No i po prostu, kiedy w końcu ta siła niszcząca będzie większa od odporności, dochodzi do erozji. I musimy też pamiętać, że klify morskie to są po prostu stoki, więc
część procesów, która na nich występuje, jest dokładnie taka sama jak w stokach górskich, czyli erozja może być związana z niestabilnością związaną z topografem, z ukształtowaniem terenu, z tektoniką, z opadami deszczu i śniegu, z hydrologią, na przykład ze spływami podpowierzchniowymi, pokryciem terenu. Na przykład las będzie chronił skałę bardziej niż pole i tak dalej. Następny slajd. No i tutaj typy, różne mechanizmy erozji w obrębie klifów. Więc po pierwsze mamy tą niszę. Fale uderzają w ścianę skalną do pewnej wysokości i po prostu rzeźbią taką niszę, taką wnękę. Ta nisza robi się coraz głębsza i głębsza, aż w końcu materiał skalny, który jest nad tą niszą, no nie jest w stanie przeciwstawić się sile grawitacji, no i dochodzi do obrywu. Potem ten materiał oberwany jest rozdrabniany, wynoszony, ściana się odsłania i znowuż może dochodzić do podcinania tej wnęki. Następny slajd. Inna sprawa to są po prostu obrywy skalne. One nie muszą być związane z tym podcinaniem klifu. Mogą być związane z tym, że woda uderzając o skałę przenosi wibracje potem w górę tej skały i ona jest osłabiona, ale też po prostu ma to związek z siłami grawitacyjnymi i siłami, które wiążą te cząsteczki skały ze sobą. Następny slajd. Tutaj właśnie jeszcze raz ta plaża Centerville, to widzimy no różne oberwane bloki, tam z tyłu, gdzie jest żółte, to są bardziej osypiska, tak? Osypany taki piach, no i po prostu dużo, dużo chaotycznych kawałków tutaj jest. Proszę dalej. Tutaj na przykład widzimy cykl osuwisk. Osuwisk, czyli takiego przesunięcia materiału wzdłuż powierzchni poślizgu. I to jest też, no czasem właśnie to podcinanie przez fale powoduje to, że ta masa skalna jest niestabilna i po prostu następuje takie ścięcie wzdłuż takiej powierzchni wewnątrz skały. Następny slajd. Tutaj jest trochę bardziej spektakularne osuwisko na zachodnim wybrzeżu z Kalifornii. No i tutaj widzimy, że po prostu cały stok górski runął i została też uszkodzona autostrada numer 1. Ta autostrada no, co roku zimą cierpi, ale faktycznie to osuwisko było takie dosyć spektakularne w porównaniu z typowymi zimowymi osuwiskami. Proszę dalej. Tak, no i oprócz tego, że klif ulega erozji, erozji ulega również platforma abrazyjna. Więc tutaj mamy taki przykład erozji takiej powierzchni pół na pół metra. Pół na pół metra to jest łupek i ten łupek jest, jak widzicie, ma takie płatki około centymetra, półtora centymetra wielkości, więc ta mikrostruktura jest dosyć specyficzna. Oprócz tego jest tutaj taki mały stopień. I teraz, Dagmara, jakbyś mogła tak powoli następne slajdy, bo to będzie z miesiąca na miesiąc. No tak powolutku. Ten i następny. I tu widzimy takie malutkie zmiany, ale też odrywanie całych tych okruchów. No dalej, dalej. Bo tu jest po kolei z miesiąca na miesiąc, jak to przyrasta. Więc tu na żółto widzimy, że oderwał się kawałek już tego stopnia. Tak to mamy takie malutkie zmiany, plus właśnie zielone to są te oderwane płatki. No to możesz tak tutaj szybciej trochę poprzestawiać. Dobra. I po roku
33% tej powierzchni poziomej zostało zerodowane, a średnie tempo erozji to jest 0,9 mm na rok, więc i klif, i platforma ulegają zniszczeniu. Oczywiście dla klifu jest to bardziej spektakularne. Następny slajd. No i na platformie są też te stopnie na granicach warstw skalnych, więc tutaj akurat jest historia takich bloków, które zostały oderwane od granicy stopnia w listopadzie 15 roku, potem w lecie już się tam nagromadziło więcej jakiegoś materiału, który się tam dostał, a potem no, po prostu utknął, ale potem następnej zimy znowuż doszło do jakiegoś większego epizodu sztormowego i te głazy zostały przesunięte, więc tutaj mamy już taką granicę gotową do kolejnych właśnie epizodów erozyjnych. Następny slajd. No dobra. No i teraz jak mierzymy erozję? Tradycyjnie używało się map, na przykład map topograficznych, zdjęć lotniczych i historycznych dokumentów. Po lewej stronie to jest klif Estonii. Widzicie ruiny latarni, która znajduje się właściwie w obrębie klifu. Więc w takim dokumencie sprzed 250 lat była informacja, że zbudowano latarnię 70 metrów od klifu. Więc znając czas powstania i lokalizację, odległość latarni od klifu, można było obliczyć średnie tempo cofania się przez te 250 lat. No też po prawej stronie mamy taką mapkę zrobioną na podstawie mapy topograficznej i ona po prostu pokazuje nam zasięgi platformy, zasięgi klifu. Więc takich map możemy użyć właśnie, żeby zobaczyć, jak przesuwał się klif w czasie. No i to daje nam dosyć, no niezbyt duże pole do manewru, bo po pierwsze to jest obarczone błędami, tak jak mówiłam, same mapy, na przykład kreska ma swoją grubość i ta grubość odpowiada tak naprawdę, nie wiem, pół metra, metrowi w terenie, czyli to może być nawet większa odległość niż erozja, która się wydarzyła. Inna sprawa jest, że trzeba te mapy zeskanować, dodać do nich odwzorowanie geograficzne i potem jeszcze przeklikać te granice, więc znowuż tu mamy interpretację i zdolności tej osoby, która się tym zajmuje, więc to jest no, też mało, mało obiektywne. Następny slajd. Właśnie ostatnie, powiedzmy, 20 lat przyniosły duży postęp, jeśli chodzi o użycie danych 3D, trzywymiarowych do monitorowania erozji wybrzeży. No i to są na przykład drony, to jest skaning laserowy. Na środku, na górze mamy taki skaner, co po prostu stoi w jednym miejscu i tutaj odwzorowuje topografię klifu. Na dole też mamy taki skaner, który został umieszczony na górze samochodu, który powoli sobie jedzie wzdłuż 2,5 kilometra brzegu. No i tym sposobem może pokryć większy obszar w bardzo dużej rozdzielczości. No i w końcu też mamy dane lidarowe z nalotów helikopterem. One też mogą objąć bardzo duży obszar, no ale są dosyć kosztowne, więc dron na pewno jest, no raz kupiony dron może być użyty wielokrotnie i możemy powtarzać pomiary często i dostać bardzo dobrej jakości dane 3D. Następny slajd. Właśnie główny zysk z użycia danych 3D jest taki, że nie jesteśmy ograniczeni do tej linii, tej granicy szczytu klifu, ale możemy zobaczyć, co się dzieje na samej ścianie. I tutaj na przykład na środku mamy
Po lewej stronie plaży, po prawej stronie jest ląd. Tam widzimy szyny kolejowe oraz domy mieszkalne. No i tam na środku jest klif. Czerwone to jest erozja, niebieskie to jest depozycja tych osadów z obrywania, osuwania. Więc widzimy dużą zmienność taką przestrzenną. To są dane właśnie z tego laseru skanerowego, laseru, skanera laserowego na tym pojeździe. Z kolei po prawej stronie mamy dane właśnie z nalotów lidarowych i to samo. Czerwone to jest erozja, niebieskie to depozycja. Na dole jest morze, na górze jest ląd. I jeśli doszło też do cofnięcia szczytu klifu, no to widzimy różnicę między niebieską i żółtą kreską. Więc widzimy, jaka jest różnica między jednym i drugim. Tylko mając mapy i porównując pozycję tej górnej granicy klifu, no nie jesteśmy w stanie zobaczyć tylu szczegółów. Następny slajd. No i na przykład, używając takich danych 3D, możemy częstego powtarzania naszych badań możemy zaobserwować sekwencję tych obrywów skalnych. Na przykład w Wielkiej Brytanii zauważono, że jeśli obryw, że tak jakby obryw w jednym miejscu powoduje to, że bardzo szybko dochodzi do obrywu wyżej, bo ten fragment skały staje się mniej stabilny, więc jest tak zwana propagacja erozji w górę. Proszę dalej. Tak, oprócz tego, że obserwujemy erozję, możemy ją modelować. No i właśnie też ostatnie lata przyniosły no naprawdę kilka bardzo dobrych modeli numerycznych rozwoju rzeźby na wybrzeżu skalistych. To jest na przykład taki model opracowany przez naukowców na Florydzie i on zakłada tak. Zaczynamy od prostej linii brzegowej, prostej linii klifu i fal, które nacierają na te klify prostopadle. Jedyne zróżnicowanie jest takie, że niektóre skały są twardsze, tutaj mamy te pasy szare, a niektóre są mniej odporne, to są te białe pasy. Więc jak fale uderzają, to te skały mniej odporne ulegną szybszej erozji, a te twardsze, szare będą cować się wolniej. No i zaczyna się wytwarzać taka sekwencja: przylądek, zatoka i tak dalej. Co się wtedy dzieje? Przylądki charakteryzują się też tym, że głębokość morza w ich okolicach jest mniejsza. Nie, jest mniejsza, więc tak jakby one przyciągają energię fal. Więc zostają więcej tej siły napierającej fal, ale z drugiej strony mają większą odporność. Z kolei te mniej odporne skały, one dostają mniej energii fal. A do tego jeszcze jest w nich zgromadzony piasek, tak, plaża, które dodatkowo je chroni. Więc w końcu osiągamy taki stan równowagi i całe to wybrzeże cofa się mniej więcej tak samo, zachowując tą sekwencję przylądków i zatok. Następny slajd. Tutaj z kolei mamy inny model. On działa dla takich klifów zbudowanych z miękkich skał. To popatrzmy na tą rycinę na górze po prawej. Zaczynamy od pionowego klifu, który rozciąga się w głąb morza, poniżej granicy, do której docierają fale. No i zaczyna się tworzyć ta nisza, ta wnęka, i w zależności od rozkładu pływów. No, w niektórych miejscach jest tej erozji więcej, niektórych mniej. Najwięcej jest na średniej wysokiej wodzie, na średniej niskiej wodzie, dlatego taki podwójny kształt.
No i faktycznie, kiedy ta wnęka osiągnie wystarczającą głębokość, materiał z góry się osuwa. I potem dalej mamy pionowy klif. Na końcu tej wnęki rozwinęła się platforma abrazyjna, która kończy się stopniem, bo tam już tak głęboko fale nie działają. I na dole mamy pokazane, co się jeszcze dzieje, jeśli zmienia się poziom morza, bo tu mamy, widać, że te różne poziomy pływów są coraz wyżej, to znaczy, że podnosi się poziom morza, a rozkład pływów tak jakby przesuwa się razem z nim. No i na tej podstawie, używając różnych scenariuszy tempa podnoszenia poziomu morza i różnych rozkładów pływowych, możemy wymodelować, jakich w ogóle form wybrzeży możemy się spodziewać. Następny slajd. No i oprócz tego mamy jeszcze rekonstrukcję erozji. Wybrzeża skaliste to są całkowicie erozyjne środowiska, więc nie mamy żadnych osadów do datowania. I jedyną metodą, która teraz istnieje, to jest datowanie kosmogeniczne. No i wszystko polega na tym, że powierzchnia Ziemi jest cały czas bombardowana promieniami kosmicznymi. Dochodzi tam do różnych interakcji w atmosferze, ale część tych promieni dociera do powierzchni Ziemi i wtedy jest kilka izotopów, które mogą się wytworzyć, jeśli są tam odpowiednie skały. Na przykład jeśli mamy piaskowiec, w piaskowcu mamy ziarna kwarcu i w ziarnach kwarcu mogą powstać atomy berylu 10 albo glinu 26. Z kolei tam, gdzie mamy wapień, może powstać chlor 36. Następny slajd. No i jeśli obliczymy koncentrację tych izotopów na takim profilu wszerz platformy, możemy zrekonstruować, kiedy klif był w danej pozycji na obecnej platformie, czyli obliczyć długoskalowe, czyli skalę tysiącleci, tempo cofania klifów. Następny slajd. No tutaj, żeby datowanie kosmogeniczne ma dwa takie elementy. Jedno to jest modelowanie numeryczne, bo musimy wziąć pod uwagę rolę topografii, rolę wody, rolę zmian poziomu morza, też samej produkcji, czasu ekspozycji, a z drugiej strony mamy te badania terenowe i laboratoryjne, przetwarzanie próbek, więc zbieramy takie próbki, potem w laboratorium je kruszymy, mielimy, siejemy, robimy separację magnetyczną, potem chcemy, żeby wyciągnąć z nich ziarna kwarcu, to akurat jest dla berylu 10, potem te ziarna kwarcu oczyszczamy przy użyciu kwasów i potem je rozpuszczamy, potem robimy kolumny anionów, kationów, a w końcu dostajemy 1 gram berylu, na podstawie którego możemy potem przy pomocy spektrometrii mas obliczyć koncentrację. Następny slajd. Więc podsumowując, mamy obserwacje, tak? Obserwacje przy użyciu skanera laserowego, drona i fotogrametrii Structure from Motion, lidara i tych danych historycznych, map. Oprócz tego mamy modelowanie numeryczne i mamy rekonstrukcję przy użyciu izotopów kosmogenicznych. Proszę dalej. Czyli jak szybko cofają się klify morskie? Więc żeby odpowiedzieć na to pytanie, to można znowu sięgnąć do tego przeglądu literaturowego naukowców z Tuluzy, którzy po prostu wzięli wszystkie dostępne badania tempa cofania klifu i wyszło
Z badań wyszło, że właściwie typ skał to jest jedyna rzecz, która jakkolwiek jest związana, którą jakkolwiek można powiązać z tempem cofania klifu w tej skali globalnej. Bo i fale, i deszcz, i temperatura, no nie udało się znaleźć żadnych statystycznie ważnych wyników. Więc skały najtwardsze, granity, bazalty, to nawet mniej niż 1 mm cofania na rok. Potem też mamy wapienia, one są dosyć twarde. No i potem przechodzimy aż tam do kredy i tych osadów glacjalnych. Lawa wulkaniczna może się cofać powyżej 10 metrów na rok. Proszę dalej. Tak, jeśli chodzi o przyszłość wybrzeży skalistych, no wiemy, że poziom morza się podnosi. To znaczy, że fale będą częściej uderzać w ściany skalne, a nie rozbijać się na platformie. Oprócz tego jest coraz więcej sztormów. One są związane z tym, że wyższe temperatury powodują więcej wiatru, a wiatr jest generatorem fal. Więc no jest możliwe, że coraz więcej obszarów, w tym obszarów z infrastrukturą, z budynkami będzie narażonych na erozję. No ale widać z tych badań, z tych kompilacji globalnych, że jednak ważne są badania lokalne, bo te formy na wybrzeżach skalistych są tak zróżnicowane, że one mogą być krytyczne, jeśli chodzi o tempo cofania i same mechanizmy erozji, czyli czy osuwanie, czy obrywanie, i tak dalej. Następny slajd. Więc tak, to wszystko. Mam nadzieję, że trochę nadrobiłam. Przepraszam za problemy techniczne.